poniedziałek 19 czerwca w kinie Piast w Cieszynie miał miejsce premierowy pokaz filmu o profesorze Richardzie Pipesie pod tytułem Najważniejsza jest wolność w reżyserii Romana Anusiewicza. Film został sfinansowany przez powiat cieszyński, natomiast jego produkcją zajęło się Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Także zapraszam Państwa na premierowy pokaz filmu o profesorze Richardzie Pipesie. Dziękuję bardzo. Richard Pipes. Jako Polak, jako Żyd. W biografii Richarda Pipesa istnieją trzy aspekty dotyczące przeszłości, które wywołują szerokie zainteresowanie. Pierwszym z nich są jego przeżycia jako 16-letniego żydowskiego chłopca w 1939 roku w Polsce, zaatakowanej przez Niemców i Rosjan, i ucieczka wraz z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Kolejny aspekt dotyczy faktu, że miał szczęście znaleźć się na Uniwersytecie Harvarda, zarówno jako student, jak i profesor, od końca II wojny światowej do wybuchu wojny w Wietnamie, kiedy Harvard był najlepszą uczelnią na świecie. I trzeci aspekt dotyczył faktu, że osobiście był zaangażowany w kształtowanie stosunków amerykańsko-sowieckich w jednym z najważniejszych okresów zimnej wojny, to jest na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, a szczególnie w latach 1981-1982, kiedy służył prezydentowi Ronaldowi Reaganowi jako specjalista do spraw wschodnioeuropejskich i sowieckich. Skąd pomysł, żeby właśnie uczcić tą setną rocznicę urodzin, piątą rocznicę śmierci Pipesa w taki filmowy sposób? No powstała też publikacja, ale przede wszystkim tutaj ten film, bo to były te główne koszty. Ten film powstał po to, żeby w taki sposób przystępny i bliski młodym ludziom przekazać im pewne prawdy. Bo wiemy, jaka jest sytuacja. Wiemy, że jedyne, co jest, to jest TikTok, internet i te masowe środki przekazu, które w taki sposób mogą dotrzeć do młodych. I właśnie ten film będzie teraz istniał i młodzi ludzie mogą zaglądać i dowiedzieć się czegoś ciekawego o naszej przeszłości i o tym, kto za tym stoi, że mamy w tej chwili, że czujemy się wolni. Po projekcji filmu odbyła się debata z udziałem jego bohaterów oraz twórców, w której udział wzięli Jan Olbrycht, europoseł i były burmistrz Cieszyna, starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, ksiądz profesor Józef Budniak, profesor Kazimierz Ślęczka oraz Roman Anusiewicz, scenarzysta, reżyser i operator kamery. Co było najtrudniejsze dla właśnie filmowca, jeżeli chodzi o produkcję tego filmu? No raczej jak zwykle część wizualna, czyli zdjęcia, fragmenty filmów. No wszystko trzeba zobrazować, bo inaczej to się z tego robi słuchowisko. No i no część jest od Daniela Pipesa, część z telewizji polskiej, archiwalne materiały. Te moje też, co kręciłem, no a to, co już się nie dało nigdzie zdobyć, no to zastąpiłem ilustracyjnymi zdjęciami. Wiadomo, w internecie jest bardzo dużo takich typu Rzym, Hiszpania czy coś, ogólnie dostępne, no to... Warto, no, żeby ktoś opowiadał cały czas, bo to się wtedy staje nudne. No tak, trzeba oczywiście to poprzykrywać te wypowiedzi obrazkami, ale warto też zwrócić uwagę na muzykę. No, specjalnie skomponowana. Specjalnie skomponowana. O ile przy poprzednim filmie wpierw była muzyka, gdzie już widziałem, że no, można by piękny film do niej zrobić i po 2 latach nagle spadł z nieba. Mówię o Helenie Weiss. A tutaj miałem już wszystkie nagranego lektora, nagranych rozmówców. Rzuciłem to Krzysiowi Maciejowskiemu. Obejrzał, posłuchał. No i coś mu w głowie zaiskrzyło. Zresztą on już ma na koncie, z tego co wiem, to kilkadziesiąt, coś ponad 80 spektakli teatralnych nawet ma na koncie. Także to jest prawdziwy kompozytor. Każdy go kojarzy z zespołu Dzień Dobry, a tu jednak tkwi osobowość.
Dzisiaj też oglądali premierowo po raz pierwszy właśnie ten film. Na co mają zwracać uwagę, patrząc, obserwując, oglądając film o profesorze Pipes? Myślę, że odbiór jest na różnych poziomach. Znaczy, dla młodego człowieka kilka rzeczy tu powinno być interesujące. Po pierwsze, jest to człowiek, który wyjechał z Polski kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami takimi jak ty, obywatel honorowy miasta Cieszyna. I co? Przyjeżdża człowiek, mówi po polsku, mówi bez akcentu angielskiego, a młodzi ludzie słyszą często, jak piosenkarze czy inni wjeżdżają na pół roku do Stanów Zjednoczonych, już nie mówią czysto po polsku i nie mogą sobie przypomnieć, jak to jest po polsku. A tu jest człowiek, który mało tego, że nie jest w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo znany, jest tak naprawdę na topie, jeżeli chodzi o świat naukowy i polityczny. I mało tego, że się nie wstydzi być Polakiem, to jeszcze się tym chwali, mówi o Cieszynie, mówi o Polsce i tak dalej. To jest bardzo ważne dla młodego człowieka, żeby on zrozumiał, że kompletnie nie ma znaczenia, gdzieś się urodził, czy w małym mieście, czy w dużym mieście, czy w średnim mieście. Istotne jest to, jakie ma swoje własne zamiary, jaki włoży w to wysiłek, co osiągnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dla człowieka, który rodzi się w małym mieście, a Cieszyn nie jest dużym miastem. Ja zresztą też nie pochodzę z dużego miasta. To ta świadomość tego, że fakt urodzenia nie powoduje, nie otwiera dróg kariery. Że wszystko zależy od człowieka, od jego chęci, od jego zapału, od jego ambicji i tak dalej. To jest bardzo ważne dla młodego człowieka. I to właśnie, że ma do czynienia z wielką postacią znaną i przede wszystkim bardzo normalnym, zwyczajnym człowiekiem. Wydaje mi się, że to jest dla młodych ludzi bardzo ważne. To nie jest łatwe, bo to są naukowcy. Naukowcy nigdy nie są celebrytami tego typu, ale wydaje mi się, że jego przykład może być interesujący. Właśnie taki motywujący do działania. Ten temat już też był poruszany podczas tej dyskusji po filmie. Czy ta spuścizna profesora jest w obecnych czasach cały czas aktualna? Można z niej czerpać, korzystać? No, powinno się, to znaczy już w tym filmie widać takie fragmenty, w których on mówi opisuje czy charakteryzuje sytuację w Związku Radzieckim w Rosji i powiedzielibyśmy jeszcze kilka lat temu, że to jest bardzo interesujące historycznie. A dzisiaj niestety słuchamy tego samego tekstu i mówimy, niestety wygląda na to, że to jest dokładnie to samo, że takie imperialne zamysły Rosji de facto zostają w niej. Związek Radziecki upadł, ale pewne elementy pozostały. To jest rzecz, która zostaje w tym filmie. Nie wszyscy przeczytają książki, to są potężne dzieła, ale ważne jest, żeby wiedzieli, że kiedyś będą studiowali politologię, ekonomię i tak dalej, że to są te miejsca, w które trzeba sięgnąć, żeby czegoś się dowiedzieć więcej. Wydaje mi się, że trudno jest oczekiwać od uczniów dzisiaj, żeby oni sięgnęli po wielkie dzieła profesora Pipesa. Ale jak będą kiedyś właśnie, tak jak powiedziałem, studiowali i będą tym zainteresowani, to wiedzą, gdzie sięgnąć. Film o wybitnym historyku, który urodził się w Cieszynie, powstał z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Pipesa, przypadającej w tym roku, oraz piątej rocznicy jego śmierci, także przypadającej na rok 2023. Scenariusz powstał na podstawie autobiografii Richarda Pipesa pod tytułem Żyłem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.